Silnoka z tej strony, dzisiaj poranny Luka, czyli czas wstawać i się napiję kawę. Poczekajcie. Dzisiaj taki smutny temat. Myślenie o zmarłych, taki typowy, taki refleksyjny film. Ostatnio mi bardzo często brakuje bliskich osób, które mi umarły, a w szczególności jednej, czyli mojej babci. Bardzo się czasami brakuje o tej osoby, ale niestety trzeba żyć. Myśli się zawsze o tej osobie, więc trzeba myśleć, więc myślę o nich i w serduszku zawsze jest. Trzeba zawsze, najważniejsza jest modlitwa za te dusze. No, modlitwa, ja jestem wierzący, to mnie jakoś. Więc trzeba wszystko modlić się przede wszystkim. Poczekajcie sekundę. Będzie dzwonił telefon. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej wstałem, o 4 rano. Więc nie wiem, jakoś tak mnie wzięło, że nie mogłem spać w ogóle. Ale tak poza tym trzeba myśleć. Człowiek po śmierci na pewno myśl jest tam, czuję, że ja zawsze pamiętam, że jak na przykład po chwili po śmierci mojej babci, ona uwielbiała mnie głaskać po policzku. Jak umarła, to przyszła w nocy, już po śmierci swojej, i mnie pogłaskała po policzku. I zawsze jak na przykład mam egzaminy miałem, czy na przykład jakieś stresujące rzeczy, to widziałem, że ta osoba po prostu, jak to powiedzieć, stała, to, no, czułem jej obecność. A wy jak to macie? Czy też takie macie, jak to powiedzieć, poczucia czasami związane z bliskimi osobami? Taki jakiś nastrój mam, smutno mi się zawsze robiło. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę. Pa, pa, miłego dnia życzę oczywiście.